odcinek Edumaniaka. Witamy. Nie wiem, jakoś tak się składa, że bardzo często opowiadamy Państwu o kryminałach i dzisiaj też tak będzie. O kryminale Charlotte Link, Lisia Dolina, opowie Państwu dzisiaj Katarzyna Nogańska. Witam bardzo serdecznie. Chciałabym Państwu polecić wspaniałą książkę pani Charlotte Link, Lisia Dolina. Pani Charlotte Link jest pisarką niemiecką, która w Niemczech jest bardzo popularna, zdobyła wiele nagród. Natomiast ciekawostką jest to, że wiele jej powieści osadzonych jest, akcja tych powieści osadzonych jest w Anglii. I tak też dzieje się w przypadku właśnie Lisiej Doliny. Akcja tej książki dzieje się w małym miasteczku w Swansea, w Anglii. I opowiada nam kilka równoległych wątków, zupełnie ze sobą nie związanych niczym bohaterów. Zwykłych ludzi, jedną z bohaterek jest 30-paroletnia kobieta, która przeniosła się do tego miasta, zostawiając dotychczasowe życie, dotychczasowego partnera, stara się rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Drugim bohaterem, takim no powiedziałabym głównym, jest Ryan Lee. Taki drobny rzezimieszek, człowiek, który z prawem jest trochę na bakier, ale nie jest to typ takiego prawdziwego złoczyńcy, zbrodniarza. To jest człowiek, który cały czas chciałby być dobry, tylko no, dziwne sploty okoliczności mu na to nie pozwalają. Jest tam też jedną z głównych bohaterek pani, która jest redaktorem naczelnym małej, mało poczytnej gazety, która traktuje o zdrowiu. Książka Lisia Dolina jest bardzo ciekawym, inteligentnym kryminałem, dlatego że nie, do końca nie jesteśmy pewni, kto zabił, tak? Czyli to, o co w kryminale zawsze chodzi. Jest to bardzo inteligentnie skonstruowana intryga, gdzie pani Charlotte Link prowadzi nas przez tą książkę, pokazując nam po drodze z pozoru błahe jakieś zdarzenia, które potem na koniec książki, jak sobie przypominamy, okazują się być kluczowe dla ustalenia właśnie, kto zabił, dlaczego, jakie nim kierowały powody. Także powieść jest, tak jak mówiłam, cudna nie tylko dlatego, że jest to kryminał, a zatem trzyma w napięciu prawie do ostatniej strony, ale właśnie dlatego jest też ciekawa, że jest to trochę powieść taka obyczajowa. Ona opowiada nam historię pewnych ludzi, takich zwykłych ludzi. To nie są, tak jak mówiłam, osoby, które gdzieś tam są jakiegoś półświadka czy z marginesu społecznego. Są to zwykli ludzie, a dziwne koleje losu, czasami dziwne zdarzenia, czasami napięcie takie, które towarzyszy w życiu, powoduje, że popełniają zbrodnie. I dlatego też ta książka sprawiała, że ja często tak się zastanawiałam, jak ja bym postąpiła w takiej sytuacji. Czy zrobiłabym tak jak bohaterowie tej książki, czy poszłabym w tym złym kierunku, trochę na skróty, czy postępowałabym zgodnie z prawem i z takimi zasadami moralnymi. I właśnie dlatego, że to są zwykli bohaterowie, dlatego się nad tym zastanawiamy. I dlatego ta książka jest taka ciekawa. Książka jest napisana bardzo przystępnym językiem, dobrze się ją czyta. Natomiast jest tam jedna rzecz, która mnie zaskoczyła. Nie wiem, czy to jest specjalny zabieg autorki, czy jest to inwencja tłumacza, ale co jakiś czas znajduje się takie archaiczne słówko, które takie zaznacza daną sytuację. I mnie się akurat to bardzo podobało. Takie li tylko, w pół do. I było to bardzo takie zaskakujące, ale dla mnie to było sympatycznie zaskakujące. Jak już tak powiem, konia z rzędem temu, kto po przeczytaniu książki powie z ręką na sercu, że od początku wiedział, jak się książka skończy. Nie wierzę w to, dlatego że naprawdę jestem wielką miłośniczką kryminałów i ja się dałam zwieść pani Charlotte Link i dałam się uwieść tej powieści. Jeśli ta książka jest choć w połowie tak ciekawa, jak ciekawie o niej opowiadała Kasia Nogańska dzisiaj, to myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że warto po nią sięgnąć i warto spróbować książek Charlotte Link. Zapraszamy po Lisią Dolinę do nas i do zobaczenia za tydzień w następnym odcinku Edumaniaka.